Plotki o związku z Podsiadło, a teraz takie wieści. Publicznie wyznaję. Maria Dębska ostatnio jest na ustach wszystkich ze względu na rzekomy romans z Dawidem Podsiadło. Aktorka nie skomentowała tych doniesień, podobnie zresztą jak wokalista, jednak teraz to nie z nim zamieściła fotkę, a innym gwiazdorem. I zdobyła się na publiczne wyznanie. Nie cichną plotki o romansie Podsiadło i Dębskiej. Maria Dębska przez kilka lat była w związku z Marcinem Bosakiem. W pewnym momencie zdecydowali się nawet ślub i czar prysu. Zaledwie kilka miesięcy od tego wydarzenia para rozstała się, a przyczyna ich zerwania do tej pory jest owiana tajemnicą. Jedno jest jednak pewne, oboje próbują ułożyć sobie życie na nowo. Marcin Bosak oficjalnie wciąż jest singlem. Maria Dębska z kolei nie przyznała się wprawdzie do związku z Dawidem Podsiadło, jednak w sieci aż wrze od plotek na ten temat. Oboje zostali bowiem kilka razy sfotografowani razem i przyłapani na czułościach. Można jednak przypuszczać, że jeśli faktycznie łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń, nieprędko ogłoszą to oficjalnie. Maria Dębska rozpływa się nad Mirosławem Baką. Maria Dębska zamieściła teraz zdjęcie z innym swoim partnerem, a mianowicie towarzyszącym jej w najnowszej sztuce Mirosławem Baką. Po premierze spektaklu Edukując Ritę oboje zapozowali razem do zdjęcia, a aktorka zdobyła się nawet na publiczne wyznanie wobec kolegi. Mirek Baka nie ma Instagrama, więc nie dowie się, że publicznie wyznaje mu podziw, wdzięczność i miłość aktorską do grobowej deski. Gigantyczną przyjemnością jest grać z tak wspaniałym partnerem, czytamy. W komentarzach pojawiło się wiele serduszek będących dowodem uznania, zapewne dla obojga. Sporo osób pogratulowało także Marii Dębskiej występu w sztuce. Genialnie zagrana rola. Gratuluję pani Marysiu. Spektakl zabawny, błyskotliwy i niezwykle wzruszający. Myślę, że każda kobieta znajdzie coś w sobie z Rity, a jej szczerości i autentyczności życzę każdej z nas. Przedpremierowy spektakl był świetny, gratulacje i obojgu Państwu dziękuję, to był fajny wieczór, byliście wspaniali. Kropka. Przepłakałam ze wzruszenia pół spektaklu, czytamy. Dawid Podsiadło z pewnością też pogratulował.